Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Mazurek. Pełnię obowiązki zastępcy dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Jest to instytucja pośrednicząca, która zajmuje się wdrażaniem działań dla przedsiębiorców i realizacją naborów dla nich skierowanych. Środki, które my rozdysponowujemy, to są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I jako pierwsze województwo uruchomiliśmy już nabory związane z finansowaniem właśnie projektów w perspektywie finansowej 21-27. Tutaj mój przedmówca opowiadał Państwu o rodzajach inwestycji, które mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa, czy to w partnerstwie z uczelniami, czy samodzielnie, czy polegające na zakupie wyników pracy i ich wdrażaniu. Natomiast ja przedstawię Państwu możliwości sfinansowania tych inwestycji ze środków unijnych. Tak jak właśnie powiedział mój przedmówca, jeżeli przedsiębiorca ma wyłożyć 100 tysięcy na realizację inwestycji, to niekoniecznie chce to zrobić i na prowadzenie badań. Natomiast jak ta kwota spada do 30 tysięcy, to już staje się to bardziej realne do zrealizowania. Jeżeli chodzi o projekty dotacyjne, z dotacji bezzwrotnej, opowiem Państwu o nich trochę później. One są obwarowane większą ilością warunków do spełnienia, w związku z tym, że to jest dotacja bezzwrotna finansowana z pomocy publicznej bądź z pomocy de minimis. Natomiast alternatywą są preferencyjne pożyczki unijne. Jeżeli chodzi o preferencyjne pożyczki unijne, również zrealizowaliśmy już pierwszy nabór, w którym wybraliśmy Bank Gospodarstwa Krajowego jako fundusz powierniczy do wdrażania instrumentów finansowych, czyli do wdrażania tych preferencyjnych pożyczek unijnych. Akurat teraz właśnie 23 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego będzie podpisywał umowy z partnerami finansującymi, którzy tych pożyczek zaczną już udzielać, więc możliwe, że nawet jeszcze przed końcem roku te pożyczki będą dla przedsiębiorców dostępne już na rynku. I tutaj, tak jak powiedziałam, no jest mniej, ewidentnie mniej warunków do spełnienia niż przy pomocy publicznej czy pomocy de minimis. Przedsiębiorcy mogą zrealizować wdrażanie wyników prac B+R, ale też wszystkie inne inwestycje rozwojowe, które chcą zrealizować właśnie z tych preferencyjnych pożyczek. Środki, które mamy przeznaczone na te pożyczki, to jest blisko 270 milionów złotych na całą tą perspektywę. Wspierane będą dwa rodzaje inwestycji. Właściwie to jest ten sam rodzaj inwestycji, tylko różni się podmiotami, do których one są skierowane. Ponieważ jedna pożyczka jest skierowana do podmiotów działających dłużej na rynku i to będzie pożyczka, która będzie objęta preferencją w postaci niższego oprocentowania, natomiast drugim odbiorcą tych pożyczek są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które działają krócej niż 36 miesięcy. Lub tak zwani restarterzy, czyli podmioty, które zlikwidowały działalność i powróciły na rynek, żeby prowadzić działalność gospodarczą. W przypadku tych podmiotów poza preferencją w postaci niższego oprocentowania będzie możliwe również sfinansowanie dotacją w postaci umorzenia takiego rabatu kapitałowego do 25% wartości tej pożyczki. Jeśli chodzi o samą pożyczkę, to jednostkowa pożyczka to jest maksymalnie 2 miliony, udzielana na okres 10 lat, z możliwością udzielenia 12-miesięcznej karencji. Jeżeli chodzi o te 25% umorzenia, to tak jak Państwo widzą na prezentacji, to zależy od spełnienia pewnych warunków. 5% umorzenia dotyczy mikroprzedsiębiorców, 10% jeżeli projekt dotyczy naszych regionalnych, inteligentnych specjalizacji i 10% umorzenia dla podmiotów z obszarów zmarginalizowanych. Jeżeli chodzi o przedmiot do realizacji z tych pożyczek, to są to typowe projekty inwestycyjne polegające na utworzeniu nowego zakładu, rozbudowie istniejącego, doposażeniu zakładu w niezbędną infrastrukturę, czyli koszty materiałów, robót budowlanych, zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowym takim bonusem w ramach tych pożyczek jest możliwość sfinansowania do 50% wysokości pożyczki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Jeżeli podejmie się on realizacji inwestycji, to można sfinansować dodatkowo z pożyczki kapitał obrotowy, który jest niezbędny, aby utrzymać działalność w okresie realizacji właśnie tej inwestycji.
Natomiast przechodząc do naborów konkurencyjnych, czyli tych objętych dotacją, już stricte dedykowanych dla projektów badawczych, projektów wdrożeniowych, projektów w zakresie innowacji, pokrótce przybliżę Państwu, jak wygląda procedura oceny tych projektów. Ona jest taka sama, niezależnie od typu inwestycji, niezależnie od naboru, który ogłaszamy, ponieważ dla różnych typów inwestycji ogłaszamy dedykowane nabory. Natomiast procedura oceny jest taka sama dla wszystkich. Ocena składa się z oceny formalnej i z oceny merytorycznej. Ocena formalna z kolei składa się z jednego kryterium dostępowego, które jest, no właściwie nie da się go nie spełnić, czy wniosek został złożony w terminie oraz poprzez system. I pozostałe kryteria formalne poprawności, gdzie tutaj już wnioskodawca ma możliwość poprawy, typowe kryteria formalne związane z tym, czy dokumentacja jest kompletna, czy jest wypełniona, czy są wszystkie załączniki, czy prawidłowo określono maksymalną wartość wydatków. Natomiast ocena merytoryczna również jest podzielona na takie dwa etapy. Jeden etap dotyczy kryteriów obligatoryjnych, zero-jedynkowych, czyli ocenianych wartością tak lub nie, albo projekt spełnia te kryteria, albo ich nie spełnia. Oraz kryteria trafności merytorycznej, czyli każdy projekt podlega punktowaniu. I w zależności od tego, ile dany projekt uzyska punktów, te projekty są szeregowane na liście i wybierane są projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w granicach dostępnej alokacji na dany nabór. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Aby projekt w ogóle kwalifikował się do wsparcia, to musi uzyskać minimum 51 punktów. Później przy konkretnych już naborach i typach inwestycji, dla tych naborów, dla których komitet monitorujący program Funduszy Europejskie dla Lubelskiego przyjął już kryteria, to przedstawię Państwu, jakie kryteria, jakie kwestie są objęte preferencją punktacyjną. I teraz tak, jeżeli chodzi o obszar badań i innowacji, mamy różne typy projektów. Tak zaprojektowaliśmy to w programie, żeby wesprzeć właściwie wszystkie możliwe do realizacji inwestycje, o których właśnie mówił mój poprzednik, tak? Czyli albo przedsiębiorstwo decyduje się samo realizować prace badawcze, albo realizuje je w partnerstwie z ośrodkiem badawczym, z jednostką naukową, albo może zlecić przeprowadzenie tych prac podmiotom zewnętrznym, ośrodkom właśnie badawczym. Projekty mogą dotyczyć zarówno badań i wdrożenia, jak tylko samych badań. Tak staraliśmy się kompleksowo zaprojektować to wsparcie, żeby przypadkiem nie wykluczyć jakiejś inwestycji, którą przedsiębiorcy w tym obszarze chcieliby robić, a która by była dla nich najbardziej korzystna. I tak jak już mówiłam, jesteśmy pierwszym województwem, które uruchomiło nabory z tej perspektywy. Jeden nabór już przeprowadziliśmy na projekty badawczo-wdrożeniowe. Ten nabór został zakończony, zostały wybrane projekty, zostały podpisane też wszystkie umowy. Podpisaliśmy 14 umów na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych na ponad 30 milionów i część z tych projektów już wnioskodawcy rozpoczęli ich realizację. W związku z tym, że wybraliśmy 14 projektów, które nie wyczerpały całej dostępnej alokacji na ten nabór, poza tym nabór, który był ogłoszony, też nie był ogłaszany na całą alokację, która jest na perspektywę 21-27, a było dosyć spore zainteresowanie tym naborem, zdecydowaliśmy się ogłosić kolejny nabór na projekty badawczo-wdrożeniowe i on zostanie ogłoszony już 31 stycznia, natomiast zostanie przeprowadzony w okresie od 14 lutego do 5 kwietnia. Drugim typem projektów możliwym do realizacji, dla którego też zaplanowaliśmy już nabór na początku następnego roku, to są projekty badawcze, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Natomiast tutaj już nie ma tego komponentu wdrożeniowego, czyli wdrożenie albo przedsiębiorca musi sfinansować ze środków własnych, albo na przykład z preferencyjnej pożyczki, o której mówiłam wcześniej. Ten nabór ogłosimy w marcu, natomiast sam okres przyjmowania wniosków będzie przypadał na kwiecień i maj. Kolejnym typem projektów, dla którego również ogłosimy w tym roku nabór, jest zlecenie opracowania rozwiązań technicznych i technologicznych. I tutaj przedsiębiorstwa, które same nie posiadają potencjału do prowadzenia badań albo nie czują się na siłach,
mogą zlecić przeprowadzenie takich badań i eksperymentalnych prac jednostkom naukowym, ośrodkom badawczym. Ten nabór zostanie ogłoszony w czerwcu następnego roku. No i jest kolejny typ projektów, który dotyczy już samego wdrożenia wyników prac i wdrożenia innowacji. Tego naboru nie planujemy na razie na najbliższe 12 miesięcy, przynajmniej nie jest ujęty w harmonogramie, dlatego że w pierwszej kolejności chcielibyśmy jednak zrealizować i sfinansować projekty badawcze polegające na przeprowadzeniu tych etapów poprzedzających, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań, a dopiero projekty, które będą miały na celu ich wdrożenie. Jeżeli chodzi o budżet tych typów projektów, to łączny budżet na działanie 1.3, czyli na te wszystkie cztery typy inwestycji, o których mówiłam przed chwilą, wynosi ponad 70 milionów euro. Może w euro nie wygląda to jakoś potężnie, natomiast jak już to przemnożyć przez 4,5, daje całkiem pokaźną kwotę na projekty badawcze i innowacyjne. W podziale na typy projektów to jest, tak jak Państwo tutaj widzą, projekty obejmujące same badania ponad 11 milionów, badawczo-wdrożeniowe ponad 33 miliony euro, projekty wdrożeniowe 23. No i najmniej środków zostało przeznaczonych na to zlecenie jednostkom naukowym prowadzenia badań, to jest ponad milion euro. Teraz powiem Państwu trochę więcej na temat tych projektów badawczo-wdrożeniowych. Tutaj już mamy dosyć sporą wiedzę i doświadczenie, ponieważ jeden nabór zrealizowaliśmy, więc już, że tak powiem, wiemy, z czym się mierzymy i zaplanowaliśmy właśnie kolejny na styczeń. Alokacja przeznaczona na ten nabór to jest 25 milionów euro, więc też dosyć pokaźne środki, biorąc pod uwagę, że umowy, które podpisaliśmy teraz, opiewały na 30 milionów złotych, to 25 milionów euro naprawdę jest pokaźną pulą środków do wykorzystania na projekty badawczo-wdrożeniowe. Nie będę się rozwijać na temat badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które można robić w projekcie, dlatego że mój przedmówca bardzo szczegółowo omówił, czym się różnią badania przemysłowe od eksperymentalnych prac. Natomiast tu należy zwrócić uwagę, że nie ma wsparcia dla badań podstawowych, tak? Więc we wszystkich projektach badawczych, które my wspieramy, można realizować albo same eksperymentalne prace rozwojowe, albo eksperymentalne prace rozwojowe poprzedzone badaniami przemysłowymi. I tak jak już wspomniałam, to jest akurat nabór na projekty kompleksowe, czyli obejmujące oba komponenty, zarówno komponent badawczy, jak i komponent wdrożeniowy. Komponent badawczy objęty jest dotacją bezzwrotną, natomiast komponent wdrożeniowy, niezależnie czy w tym naborze, czy w naborze dedykowanym wdrożeniu, zawsze będzie objęty dotacją warunkową. Dotacja warunkowa oznacza, że część z tych środków, które są nią objęte, trzeba będzie zwrócić w zależności od osiągniętych przychodów z komercjalizacji wyników prac B plus R. Tutaj w tych projektach beneficjentem i wnioskodawcą jest bardzo szeroki katalog podmiotów, ponieważ są to zarówno mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, ale też mogą być to duże podmioty, o ile zagwarantują współpracę z MŚP. Jak również partnerami w projekcie mogą być ośrodki badawcze, jednostki naukowe, więc przedsiębiorca jak najbardziej może tutaj korzystać ze wsparcia z jednostek naukowych merytorycznego. Natomiast te jednostki naukowe również mogą ponosić wydatki współfinansowane w ramach projektu jako partner. Jeżeli chodzi o takie główne warunki wsparcia w projektach badawczo-wdrożeniowych, to przede wszystkim we wszystkich naszych naborach, gdzie wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, nie może być to przedsiębiorstwo, które znajduje się w trudnej sytuacji. Trudna sytuacja została określona w rozporządzeniu 651, co ona oznacza. Różnie się ją weryfikuje w zależności od podmiotu, czy jest to spółka prawa handlowego, czy jest to osoba fizyczna. Natomiast generalnie najczęściej odnosi się ona do struktury kapitału przedsiębiorstwa, wielkości jego strat z lat ubiegłych, jak również wielkości zobowiązań w stosunku do majątku podmiotu. Kluczową kwestią dla wszystkich typów projektów badawczych i innowacyjnych jest to, że muszą się wpisywać w nasze regionalne inteligentne specjalizacje, specjalizacje województwa lubelskiego. I tutaj jeszcze w kwestii tego, że mówię o regionalnym naszym programie, to muszą Państwo zwrócić uwagę, że te środki są dedykowane dla przedsiębiorców z naszego województwa, z województwa lubelskiego,
Natomiast nie wyklucza to na przykład w projektach badawczych czy badawczo-wdrożeniowych, w którym jednym z kosztów może być zakup ekspertyz, analiz i badań. Na zasadach konkurencyjnych się dokonuje takiego zakupu, więc zakup tych analiz, badań i ekspertyz może być również od jednostek naukowych spoza naszego województwa. W przypadku typu projektu dotyczącego zlecenia przeprowadzenia prac B plus R, przedsiębiorstwo MŚP również wybiera podmiot, który będzie je realizował na zasadach konkurencyjności, więc to może być każda jednostka również z innego województwa, która będzie współpracować w tym zakresie z wnioskodawcą. Natomiast kluczowe jest to, żeby wnioskodawcą, beneficjentem był mikro, mały, średni przedsiębiorca bądź duży, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie naszego województwa. Natomiast wracając do regionalnych inteligentnych specjalizacji naszego województwa, to jest ich 5 i one są zdefiniowane w Regionalnej Strategii Innowacji. To jest żywność wysokiej jakości, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo i technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne. W Regionalnej Strategii Innowacji te specjalizacje zostały określone poprzez taki zamknięty katalog zagadnień szczegółowych, które są załącznikiem do tej Regionalnej Strategii. Natomiast on jest bardzo szeroki i bardzo kompleksowy, nie został sprowadzony w tej perspektywie do wyłącznie kodów PKD działalności, więc naprawdę obejmuje bardzo szeroki katalog podmiotów, które w tych obszarach prowadzą działalność gospodarczą. Kwestia innowacji. W przypadku projektów badawczo-rozwojowych trudno nie mówić o innowacji, bo samą intencją prowadzenia prac badawczych, czy badań przemysłowych, czy eksperymentalnych prac rozwojowych albo jest zdobywanie nowej wiedzy, albo łączenie istniejącej w celu wytworzenia nowych produktów, usług, więc ta innowacyjność siłą rzeczy zawsze występuje, tak? Natomiast takim kryterium specyficznym, dostępowym jest to, że wnioskodawca musi wdrożyć, projekt musi dotyczyć innowacji produktowej, procesowej, co najmniej w skali naszego regionu, czyli województwa lubelskiego. Jeżeli chodzi o bezpośrednie wdrożenie, to tutaj, tak jak mówiłam, dwa te obligatoryjne komponenty, komponent badawczy i wdrożeniowy, natomiast wdrożenie musi się odbywać na zasadach bezpośredniego wdrożenia w działalności wnioskodawcy, czyli te wypracowane wyniki prac B plus R on zastosuje w swoim przedsiębiorstwie, czyli nie wypracuje rozwiązań, które zostaną komuś sprzedane, odsprzedane, czy będzie udzielana do nich licencja i ktoś inny będzie je tak de facto wdrażał, tylko musi być to wdrożenie bezpośrednio w działalności podmiotu aplikującego o wsparcie. I jedna też z podstawowych rzeczy, takich kluczowych warunków, dotyczy tego, że realizacja wszystkich projektów objętych pomocą publiczną może następować dopiero po dniu złożenia wniosku. W przeciwnym wypadku jest naruszony efekt zachęty, w związku z czym to dyskwalifikuje taki projekt. Na to należy zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś ma pomysł, to jego realizację należy rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jeżeli chodzi o te komponenty badawcze i wdrożeniowy, komponent badawczy musi wynosić więcej niż 50%. Właściwie raczej chodziło nam o to, że wdrożenie nie może przekraczać 50%, więc może w tą stronę, że w mniejszej części finansowane jest jednak wdrożenie niż sam proces badawczy. Tutaj później jak przejdę do katalogu kosztów, więc tutaj nie będę się już nad tym skupiać, natomiast komponent wdrożeniowy jest też podzielony na dwa takie etapy i to są albo są to prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe, albo tylko wdrożenie. Tutaj na temat tych etapów, tak jak mówiłam, już poprzednik się wypowiadał, więc ja nie będę się rozwijać, co można robić w ramach tych etapów. Bardziej skupię się nad tymi możliwościami finansowania. Takim wymogiem obligatoryjnym w projektach badawczo-wdrożeniowych jest opracowanie długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B plus R. I taka strategia jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku. No i ona musi być kompleksowa, co najmniej w zakresie tych prac B plus R, które mają być finansowane ze środków unijnych. Powinna zawierać opis planowanych prac, opis problemu badawczego. Te prace badawcze powinny
powinny zostać podzielone na etapy, dla których należy określić mierzalne wskaźniki kamieni milowe do osiągnięcia. Wiąże się to szczególnie z tym, że zgodnie z umową o dofinansowanie projekt badawczy można na pewnym etapie jeszcze przerwać, tak? Przerwać bez konsekwencji finansowych konieczności zwrotu dofinansowania, jeżeli do pewnego etapu okaże się, że któryś kamień milowy jest nie do osiągnięcia, nie do zrealizowania, jest możliwe przerwanie projektu bez zwrotu dotacji. Natomiast to jest możliwe tylko do pewnego etapu. Ta strategia powinna zawierać również opis kadry badawczej, zarówno kadry badawczej posiadanej, jak i kadry planowanej do zaangażowania w projekcie, ponieważ w tym projekcie są finansowane wynagrodzenia i projekty badawcze najczęściej skupiają się właśnie na finansowaniu wynagrodzeń, tak, tych prac badawczych. Dodatkowym elementem są koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej, ale z doświadczenia wiem, że w głównej mierze to są mimo wszystko wynagrodzenia, wynagrodzenia naukowców, badaczy, wynagrodzenia techników, ale też personelu pomocniczego, i te wszystkie wynagrodzenia w ramach projektu można sfinansować. Jak każde zamierzenie finansowane ze środków unijnych, te projekty muszą być obwarowane wskaźnikami, które należy zadeklarować, następnie osiągnąć i rozliczyć. Kluczowym tutaj wskaźnikiem są przychody z komercjalizacji, dlatego że one determinują tą dotację zwrotną, ewentualną wysokość zwrotu. No i generalnie z samego faktu, że to są projekty badawczo-wdrożeniowe, czyli to wdrożenie musi nastąpić, musi być, a celem wdrożenia jest osiąganie zysków i przychodów. W związku z tym ten wskaźnik tutaj jest, że tak powiem, priorytetowy w tym działaniu. Jeżeli chodzi o samofinansowanie, w zakresie kwoty całkowitej projektu czy kosztów kwalifikowalnych nie mamy ograniczeń kwotowych, mogą być to projekty wielomilionowe i nie ma z tym problemu. Ograniczeniem jest natomiast maksymalna kwota dofinansowania. Jest to 3 miliony, ale to jest 3 miliony w naborze, który się odbył, więc nie chcę tutaj przesądzać, jaka będzie kwota dofinansowania maksymalna w naborze planowanym na styczeń. Natomiast w tych projektach, które wybraliśmy, maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 3 miliony na cały projekt, czyli na oba komponenty. Jeżeli chodzi o samą intensywność pomocy, niestety nie da się uniknąć wkładu własnego. To jest wymóg dotyczący finansowania z pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia 651. Ten wkład własny, wolny od środków publicznych, musi być. Natomiast w przypadku badań przemysłowych jest to bardzo korzystny procent dofinansowania z premią za szerokie rozpowszechnianie wyników dla mikro, małych przedsiębiorstw 80%, natomiast dla średnich 75%, dla dużych 65%. Niższy poziom dofinansowania jest do eksperymentalnych prac rozwojowych i tutaj z premią za upowszechnianie wyników jest to 60% dla mikro, małych, 50% dla średnich, 40% dla dużych podmiotów. Natomiast w zakresie prac przedwdrożeniowych i wdrożeniowych ta intensywność jest jeszcze inna. Wynika to przede wszystkim z różnych podstaw udzielania pomocy, tak? Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe są wspierane z pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia 651 artykuł 25. W związku z tym są to maksymalne intensywności wynikające z tego artykułu. Wdrożenie jest finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie artykułu 14. W związku z tym maksymalnie dla mikro, małych 70, dla średnich 60, dla dużych 50. I taką samą intensywność pomocy przyjęliśmy dla prac przedwdrożeniowych. Natomiast prace przedwdrożeniowe akurat są finansowane z pomocy de minimis, ponieważ z pomocy publicznej nie mogą być finansowane. Jeżeli przedsiębiorcy mają wykorzystany limit pomocy de minimis, te prace przedwdrożeniowe mogą ewentualnie zrobić ze środków własnych. Jeżeli chodzi o katalog wydatków kwalifikowalnych, czyli co może być finansowane w tych projektach, ja tutaj jeszcze Państwu powiem, że najszerzej mówię o tym typie projektu, dlatego że on jest kompleksowy. On obejmuje zarówno prace rozwojowe, badania przemysłowe, wdrożenie, więc wszystko, co jest praktycznie możliwe do realizacji. Więc o tym typie opowiem najwięcej, bo następne to już będą po prostu, jeden będzie połową tego projektu, drugi będzie drugą połową tego projektu, więc będzie już trochę tego mniej. Natomiast jeżeli chodzi o katalog kosztów kwalifikowalnych, co może być finansowane? Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty pośrednie do 7% kosztów bezpośrednich, natomiast koszty bezpośrednie to są, tak jak mówiłam, w głównej mierze wynagrodzenia, koszty personelu.
I tutaj są dwie opcje. To, co mają Państwo na prezentacji, to jest maksymalne wynagrodzenie, jeżeli ktoś nie zatrudniał pracowników na analogicznych stanowiskach badawczych, i ono wynosi dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak mówię o wynagrodzeniu, to mówię o wynagrodzeniu brutto-brutto, bo takie jest finansowane, czyli zarówno koszty pracownika, jak i koszty pracodawcy można tutaj zrefundować. Natomiast jeżeli jest to podmiot, który posiada w swoich strukturach działy badawcze i ma pracowników badawczych, których wynagrodzenia chce sfinansować, a ich wynagrodzenia były wyższe niż ta dwukrotność, jeżeli wnioskodawca udokumentuje, że takich pracowników posiada i oni zarabiali, nie wiem, 30 tysięcy na miesiąc, a nie 15, to wtedy może finansować ich wynagrodzenia realne, takie, które są przez nich otrzymywane w ramach normalnie świadczonej pracy badawczej na rzecz wnioskodawcy. Ponadto poza wynagrodzeniami, jeszcze wracając do wynagrodzeń, mogą być to zarówno pracownicy dotychczasowi, ale można też zaplanować zaangażowanie nowego personelu. Personelu z jednostki naukowej, co jest dodatkowo też punktowane na przykład, ale niekoniecznie. Jeżeli chodzi o angażowanie personelu, to też w różnych funkcjach badawczych. Zarówno badaczy, jak też techników, ale też personel pomocniczy, jeżeli jest niezbędny do prowadzenia prac B plus R, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast wszystkie te osoby muszą posiadać kompetencje do prowadzenia prac badawczych na swoim stanowisku, które mają zajmować. Niezależnie, czy to będą dotychczasowi pracownicy, czy planowani do zaangażowania w projekcie. Dodatkowo do 40% kosztów kwalifikowalnych można sfinansować ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze od podmiotów zewnętrznych. Czyli jeżeli własnymi zasobami kadrowymi nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrealizować, możemy zakupić takie ekspertyzy, analizy, badania od podmiotów zewnętrznych. Amortyzacja, najem, dzierżawa, aparatury naukowo-badawczej oraz nieruchomości, w których prowadzone są prace badawcze, czyli laboratorium. Jeżeli ktoś posiada, to amortyzacja, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje wynająć laboratorium z wyposażeniem, to wtedy kwalifikowany jest taki wynajem. Dodatkowo wszelkie inne niezbędne materiały, surowce, półprodukty, produkty, odczynniki, wyposażenie, które nie spełnia definicji środka trwałego, elementy niezbędne do budowy prototypu, instalowane w prototypie. Tutaj również można sfinansować do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli chodzi o koszty pośrednie, te 7% kosztów bezpośrednich, o których mówiłam, to są typowe koszty prowadzonej operacyjnej działalności związane z obsługą administracyjną, z mediami, z obsługą projektu, standardowe koszty, takie, które są przez firmę ponoszone. Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowalne komponentu już wdrożeniowego, to tutaj one się dzielą na prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe. Tak jak mówił mój przedmówca i przedstawiał katalog przykładowych prac przedwdrożeniowych, to samo mamy ujęte w naszych regulaminach wyboru projektów i jest to dokumentacja przedwdrożeniowa, usługi rzecznika patentowego, ochrony własności intelektualnej, ewentualne tłumaczenia, które są niezbędne do dokonania zgłoszeń patentowych, certyfikacja, walidacja, testowanie. Natomiast jeżeli chodzi o koszty wdrożeniowe, to są już typowe koszty inwestycyjne, taka twarda część projektu, że tak powiem, czyli zakup infrastruktury, zakup nieruchomości, jeśli jest potrzebna, nie wiem, budowa zakładu produkcyjnego, wyposażenie w linie technologiczne, wszelkiego rodzaju środki trwałe, ale również wartości niematerialne i prawne, które są już niezbędne do uruchomienia działalności polegającej na wdrażaniu wyników prac badawczych. Jeżeli chodzi o załączniki do wniosku, które są wymagane, praktycznie we wszystkich naszych naborach załączniki są niezbędne. Jest ich dosyć szeroki katalog, natomiast większość z tych dokumentów to są dokumenty, które wypełnia się na naszych wzorach, czyli to nie są dokumenty, za którymi trzeba chodzić, trzeba je skądś pozyskać, po prostu pobiera się formularz ze strony, wypełnia się go i załącza
do wniosku. Jedynym wyjątkiem tutaj jest ta długofalowa strategia rozwoju w zakresie prac B plus R, a także ewentualne dokumenty, jeżeli projekt obejmuje koszty materiałów i robót budowlanych albo inwestycja objęta jest pozwoleniem na budowę zgłoszeniem, więc tutaj dochodzi trochę więcej takich technicznych dokumentów jak projekt budowlany czy kosztorysy inwestorskie. Natomiast kwestia samych pozwoleń na budowę czy zgłoszeń, dopiero będą one wymagane przed podpisaniem umowy, więc na etapie aplikowania nie są jeszcze konieczne, żeby wnioskodawca je posiadał. Jak wspominałam, wszystkie projekty są punktowane i od tej punktacji zależy, czy projekt zostanie wybrany, czy nie zostanie wybrany do dofinansowania. Kryteria trafności merytorycznej są ustalane w taki sposób, aby projekty w jak największym stopniu realizowały cele naszego programu. I tutaj, jeżeli chodzi o kryteria do działania 1.3 do projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym naborze, który ocenialiśmy, mają Państwo przedstawione na prezentacji kryteria, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. I za te kwestie były przyznawane punkty w takiej wysokości, jak tutaj widać. W dużej mierze premiujemy potencjał wnioskodawcy do prowadzenia prac B plus R. Przede wszystkim dlatego, że on daje trochę większą gwarancję zrealizowania projektu w sposób prawidłowy. Potwierdza, że wnioskodawca już miał do czynienia z projektami badawczymi, co niesie później mniejsze ryzyko. W związku z tym premiowane są ponoszone w przeszłości nakłady na działalność B plus R, posiadana kadra z wykształceniem i doświadczeniem w danym obszarze, którego dotyczy projekt, kadra z doświadczeniem we wdrażaniu, przynależność do podmiotów zrzeszających. Natomiast są jeszcze dwa kryteria dotyczące współpracy ponadregionalnej, transgranicznej, transnarodowej i udział w programie Horyzont. To są premie, które wynikają bezpośrednio z naszego programu i w program są wpisane, że projekty takimi preferencjami będą objęte. Kolejną kwestią, która jest premiowana, to jest współpraca z ośrodkiem badawczym. Premiowana jest zarówno współpraca ustrukturyzowana w taki sposób, że projekt jest partnerski, czyli realizowany w konsorcjum z ośrodkiem badawczym, ale również punktowana jest deklaracja współpracy niekoniecznie we wspólnym projekcie badawczym, tylko po prostu wsparcie się ośrodkiem badawczym w realizacji projektu. Urząd Skarbowy na terenie województwa lubelskiego. To jest kryterium, które występuje we wszystkich naszych naborach. Podmioty, które odprowadzają podatek na terenie naszego województwa, zawsze mają mniejszą, większą preferencję w kryteriach. Ochrona własności intelektualnej, czyli dokonanie zgłoszenia patentowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego lub znaku towarowego UE. Tutaj za każdą z tych kwestii jest po dwa punkty. Efektywna współpraca w projekcie. Dotyczy przede wszystkim zaangażowania pracowników naukowych lub dydaktyczno-naukowych z jednostek naukowych. Za to są trzy punkty i promowanie wyników w naszym regionie, czyli w regionie województwa lubelskiego. No i premiowane są dwie regionalne inteligentne specjalizacje dotyczące zielonej gospodarki, ale też technologii materiałowych, procesowych i produkcyjnych. Jeżeli chodzi o kolejny typ projektu, to są projekty badawcze, czyli obejmujące tylko i wyłącznie ten pierwszy komponent, polegający na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko badań przemysłowych. Oczywiście muszą one mieć na celu opracowanie nowych produktów, procesów, usług, technologii, które finalnie zostaną wdrożone, tak? Natomiast tutaj już nie musi ich bezpośrednio wdrażać wnioskodawca. Beneficjentem mogą być mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, ale też konsorcja i konsorcja z jednostkami naukowymi, z organizacjami badawczymi. Na ten nabór, który będzie ogłoszony w marcu, a przeprowadzony w kwietniu i maju, przeznaczamy 6 milionów euro. Natomiast jeszcze na ten typ projektu środki również pozostają w budżecie. Jeżeli chodzi o finansowanie, to tutaj mamy regionalną pomoc inwestycyjną, więc to finansowanie kształtuje się na takim poziomie, jak Państwo widzą. Jest to taki sam poziom, jak w komponencie badawczym. Na badania przemysłowe maksymalnie 80, na eksperymentalne prace maksymalnie 60%. Pozostałą część stanowi wkład własny wnioskodawcy. Jeżeli chodzi o katalog wydatków kwalifikowalnych, to tutaj też nie będę się już bardziej rozwijać, tylko powiem Państwu, że to są dokładnie takie same koszty, o których mówiłam w komponencie
badawczym w poprzednim typie projektu, czyli wynagrodzenia, amortyzacja, wynajem laboratorium, dodatkowe analizy, ekspertyzy, badania i materiały, produkty, surowce, półprodukty niezbędne do przeprowadzenia badań, jak również koszty pośrednie do wysokości najprawdopodobniej 7% kosztów bezpośrednich. Jeżeli chodzi o kolejny typ projektu dotyczący zlecenia opracowania rozwiązań technicznych i technologicznych, to tutaj mamy, jeżeli przedsiębiorstwo nie ma potencjału albo nie chce się podejmować samodzielnie prowadzenia prac badawczych, a ma pomysł, tak, albo wie, co chciałby osiągnąć, może zlecić przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych podmiotowi zewnętrznemu. Natomiast to przeprowadzenie prac musi być zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Tutaj wsparcie będzie dotacyjne, bezzwrotne, natomiast beneficjentem już mogą być wyłącznie mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, czyli tutaj nie ma wsparcia już dla podmiotów dużych ani dla partnerstw. I w sumie więcej szczegółów na temat tego działania na ten moment nie jestem w stanie Państwu zdradzić, ponieważ nie mamy jeszcze kryteriów, nie zostały przyjęte przez komitet, pracujemy nad nimi. Jeszcze trochę czasu do ogłoszenia pozostało, więc więcej szczegółów na temat tego działania będzie w późniejszym terminie. Tak samo jak w zakresie działania dotyczącego wdrożeń, o którym mówiłam, że na najbliższe 12 miesięcy nie jest planowane, natomiast są zarezerwowane na to działanie środki i ono zostanie zrealizowane. Tutaj wsparciem zostaną objęte mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które będą chciały w ramach projektu sfinansować wyłącznie wdrożenie wyników prac badawczych albo innowacji w swoim przedsiębiorstwie. Maksymalne dofinansowanie 70-60, bo to wynika z tego, że działanie najprawdopodobniej będzie finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Tutaj raczej nie widzę innego rozwiązania i na pewno będzie to dotacja warunkowa, czyli jakąś niewielką część na pewno trzeba będzie zwrócić, przy czym też nie chciałabym tutaj jeszcze wchodzić w to, od jakich warunków to będzie zależne, ponieważ jeszcze trochę czasu do ogłoszenia tego naboru zostało, więc pewnie będziemy się zastanawiać, od jakich warunków uzależnić ten zwrot. Natomiast jeżeli chodzi o innowacyjność, to ona na pewno musi wykraczać poza skalę przedsiębiorstwa. No i są też pewne wykluczenia. Wcześniej Państwu o nich nie mówiłam, natomiast wykluczenia zawsze istnieją, jeżeli udzielamy pomocy publicznej albo udzielamy pomocy de minimis. Są one narzucone rozporządzeniami i to jest no, czasami niestety nie do przeskoczenia. Może nie jest sprawiedliwe, ale tak po prostu jest. Więc jeżeli chodzi o pomoc de minimis, to zawsze wykluczona jest produkcja podstawowa produktów rolnych. Natomiast ze wsparcia regionalną pomocą inwestycyjną wyłączonych jest trochę więcej sektorów i to też jest podstawowa produkcja produktów rolnych, sektor rybołówstwa, akwakultury, ale też wsparcie sieci szerokopasmowych nie jest możliwe z regionalnej pomocy inwestycyjnej, wsparcie w sektorze transportu i w sektorze energetycznym. Natomiast to nie znaczy, że wnioskodawca nie może w tym sektorze prowadzić działalności, żeby uzyskać wsparcie, natomiast nie może dostać wsparcia na projekty realizowane w tych obszarach. Jeżeli prowadzi w różnych obszarach, to na te obszary niewykluczone ze wsparcia można uzyskać dofinansowanie pod warunkiem zapewnienia rozdzielności tych działalności. Jeżeli chodzi o koszty, to tak jak mówiłam wcześniej o komponencie wdrożeniowym, typowe działania inwestycyjne, infrastrukturalne, zakup nieruchomości, materiały, roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Taki sam katalog wydatków będzie w tym działaniu, ponieważ z regionalnej pomocy inwestycyjnej można finansować tylko inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Mamy jeszcze działania, które już nie dotyczą bezpośrednio prowadzenia prac B+R, natomiast jak najbardziej są z nimi ściśle powiązane i to jest wsparcie dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Tutaj jesteśmy akurat w tym momencie w trakcie kończenia oceny merytorycznej z naboru z działania 1.2 dotyczącego infrastruktury. Mamy 26 projektów na etapie oceny merytorycznej. Więc też jest zainteresowanie tym naborem. To działanie
dotyczy wsparcia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B plus R. I tutaj te prace B plus R, ta aparatura może służyć zarówno do prac B plus R własnych przedsiębiorstwa, ale można też stworzyć laboratorium, które będzie komercyjnie świadczyć usługi badawczo-rozwojowe. Więc albo można wesprzeć istniejące działy badawcze, albo można po prostu utworzyć nowe działy badawcze, jeżeli jest popyt na rynku na usługi badawcze i wnioskodawca ma na to pomysł. Jeżeli chodzi o beneficjentów mikro, małe, średnie, ale też duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, natomiast tutaj nie ma możliwości partnerstwa z organizacjami badawczymi, jednostkami naukowymi, dlatego że weszlibyśmy na grunt wsparcia infrastruktury jednostek naukowych, który w kwestiach pomocowych, pomocy publicznej już jest bardziej złożony, w związku z tym tylko przedsiębiorstwa tutaj mogą aplikować w tym naborze. Natomiast jeżeli chodzi o katalog wydatków, to analogicznie jak dla przedsiębiorców, inwestycja początkowa, czyli inwestycja w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Poziom dofinansowania maksymalnie 70 mikro, małe, średnie 60, duże 50. W tym naborze, który w tym momencie podlega ocenie, maksymalne dofinansowanie wynosiło 3 miliony złotych. Kwestia spełnienia definicji inwestycji początkowej. Wcześniej, jak była prezentacja na temat pożyczek, już też tak się nie rozwinęłam na ten temat. Natomiast regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana tylko na inwestycję początkową. Inwestycja początkowa jest zdefiniowana w rozporządzeniu i to są cztery takie warunki: albo utworzenie nowego zakładu, albo zwiększenie zdolności produkcyjnych usługowych, albo dywersyfikacja produkcji i zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego usługowego. Kwestia dotycząca tej infrastruktury badawczej, na niej można prowadzić tylko badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, czyli to nie może być infrastruktura, która będzie służyła do wdrożenia, to nie może być infrastruktura do badań podstawowych, to musi być infrastruktura, która przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości tego projektu, czyli 3 lata dla maśpów, 5 lat dla dużych, będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez przedsiębiorstwo badań w celu wprowadzenia nowych produktów, usług, procesów lub technologii. Ta sama kwestia, co w projektach badawczych, że musi się wpisywać w obszary regionalnych, inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. I tutaj dla tego naboru z działania 1.2 dotyczącego infrastruktury również mamy zatwierdzone kryteria przez komitet monitorujący, na których bazujemy, więc preferencje w tych naborach są znane. 30 punktów dotyczy potencjału wnioskodawcy dotychczasowego. Mikro, małe przedsiębiorstwa są objęte preferencją. Preferencją jest objęte również pierwsze rozpoczęcie działalności badawczej przez dane przedsiębiorstwo. Jeżeli przedsiębiorca dotychczas takiej działalności nie prowadził samodzielnie prac badawczych, a chce zacząć, lub prowadził taką działalność, ale zacznie ją prowadzić, tą działalność badawczą, w nowym dla niego obszarze, to tutaj również jest preferencja. Urząd Skarbowy na terenie województwa, dotychczasowe nakłady na działalność B plus R, współpraca ponadregionalna, transgraniczna, transnarodowa, współpraca z ośrodkiem badawczym, zielona gospodarka i cyfrowe społeczeństwo, dosyć analogiczne preferencje jak w projektach badawczo-wdrożeniowych. I został mi jeszcze jeden typ projektów trochę innej specyfiki, natomiast dotyczący obszaru innowacji jak najbardziej. I są to usługi wsparcia innowacji. Planujemy przeprowadzenie w następnym roku naboru dotyczącego proinnowacyjnych usług doradczych, które będą mogły być nabyte przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa od akredytowanych ośrodków innowacji. Od ośrodków innowacji, które uzyskają akredytację na poziomie krajowym, ponieważ nie mamy regionalnego systemu akredytacji, będziemy tutaj korzystać z ośrodków innowacji akredytowanych z poziomu kraju. Natomiast jaki jest cel tych usług proinnowacyjnych? Przede wszystkim mają one służyć transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych. Trochę tutaj w tej tematyce na tej konferencji było już powiedziane, jeżeli chodzi o przemysł 4.0. Więc tutaj przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiego specjalistycznego doradztwa, które podpowie im, w którym iść kierunku, co mogą zrobić w swojej firmie, w przeprowadzeniu takiego audytu technologicznego, w jaki sposób mogliby
ucyfrowić swoją działalność albo wprowadzić automatykę w procesach produkcyjnych. Więc to mają na celu te usługi doradcze proinnowacyjne. Jeżeli chodzi o wsparcie, pomoc publiczna 50% wkładu własnego i z uwagi na to, że to jest taki projekt miękki dotyczący usług doradczych, będzie tutaj wymóg posiadania siedziby oddziału lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego województwa. Jeżeli chodzi o kryteria specyficzne i kryteria punktacyjne, to one zostały przygotowane, zostały poddane konsultacjom społecznym. W tym momencie 27 listopada będą poddawane pod głosowanie Komitetu Monitorującego, więc pozwoliłam sobie też je zamieścić na tej prezentacji. I preferencją będą objęte MŚP spoza dużych ośrodków miejskich. Wdrożenie w wyniku skorzystania z tych usług doradczych innowacji produktowej i procesowej, współpraca ponadnarodowa, transregionalna i transgraniczna, oczywiście regionalne, inteligentne specjalizacje, im więcej doradztwo dotknie obszarów tych specjalizacji, tym więcej można uzyskać punktów, urząd skarbowy na terenie województwa, doświadczenie w realizacji projektów UE. No i tutaj postawiliśmy przede wszystkim na rozwiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i rozwiązań cyfrowych. Działanie dotyczące 1.6, wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji. Tutaj tylko króciutko Państwu powiem, bo to nie jest nabór dla przedsiębiorców, natomiast do 30 listopada mamy nabór dla instytucji otoczenia biznesu, które będą aplikować w tym naborze. I te instytucje otoczenia biznesu, które uzyskają wsparcie, będą przeprowadzać proces sieciowania przedsiębiorców z sektorem nauki, z partnerami gospodarczymi, społecznymi, w celu właśnie chociażby transferu technologii z jednostek naukowych do sektora biznesu. Więc te instytucje otoczenia biznesu będą podejmować wszelkie działania, aby wyszukać zarówno partnerów dla rozwiązań istniejących w jednostkach naukowych, jak również w drugą stronę dla przedsiębiorców poszukujących rozwiązań. Można zidentyfikować, czy takie rozwiązania istnieją w obszarze jednostek naukowych. Poza tymi działaniami, o których powiedziałam, mamy szereg też różnych innych działań i tutaj wcześniej było wspomniane, nie ma tego na prezentacji, ale napomnę tylko Państwu jeszcze, że w następnym roku planujemy nabór dotyczący rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i w tym działaniu również jak najbardziej będzie można wdrażać wszelkiego rodzaju innowacje, które dotyczą zamykania obiegu odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ilości wykorzystywanych surowców, po prostu zamykanie obiegu odpadów. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam. Nie ma pytań. Dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, gdyby ktoś z Państwa miał potrzebę albo chciał, mamy swój punkt kontaktowy, który znajduje się w naszej instytucji, jest czynny codziennie od 7.30 do 15.30. Mamy tam ekspertów, którzy codziennie udzielają odpowiedzi i poszukują dofinansowań dostosowanych do potrzeb, że tak powiem, rynku. Przepraszam, głos już. Dziękuję Państwu serdecznie.